Cześć kochani, dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o dwóch najgorszych książkach, jakie przeczytałam w tym roku. I specjalnie użyłam tutaj liczby mnogiej, ponieważ to są dwie części z jednej dużej serii. To nie jest tak, że kompletnie mi się te książki nie podobały. W obu tych książkach znalazłam coś, co mi się spodobało. Jednak jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest tak obrzydliwa, że te książki od razu spadły u mnie do tych najgorszych. Ja jako czytelniczka czułam się całkowicie poniżona i tak naprawdę nie mogłam tego czytać, ale chciałam wiedzieć, co będzie dalej. I dlatego o tym chcę z wami porozmawiać. I jeżeli chodzi o te książki, to jak się mówi, że literatura wpływa na naszą inteligencję, to ja czytając tylko taką literaturę wolałabym naprawdę być głupia. Jeśli chodzi o te książki, to są dwie pierwsze części z serii Elite Night Club. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałam. Je napisała Amo Jones i pierwsza z nich nazywa się Srebrny Łabędź, natomiast druga Marionetka. Jeżeli chodzi o mnie, ja bardzo byłam ciekawa tych pozycji, między innymi dlatego, że są pięknie wydane. Naprawdę oprawa graficzna jest cudowna. A Zuza akurat ją miała, więc od niej ją pożyczyłam i tak jak wam powiedziałam, zawiodłam się i to bardzo. Dzisiaj wam troszkę o tym opowiem, ogólnie o fabule i o tym, co mnie w nich tak naprawdę odstrasza i przeraża. Opowiem wam troszkę o fabule Srebrnego Łabędzia, czyli o pierwszej części z serii, ponieważ moim zdaniem opowiadanie o fabule Marionetki nie ma sensu, bo to jest w końcu drugi tom. Jeżeli chcecie poznać w ogóle, o czym jest drugi tom, to zapraszam do Zuzy, która nakręciła o tym ostatnio filmik. Pozdrawiam, Zuza. A więc naszą główną bohaterką tej całej serii jest w ogóle Madison. I poznaje ją, gdy ona się przenosi do innej szkoły i przeprowadza się do innego domu, ponieważ jej ojciec ponownie się ożenił, poznał nową miłość swojego życia i oni się po prostu tam przenoszą. Okazuje się, że ona ma brata, bo ona wcześniej o tym nie wiedziała, przenosi się tam i nie ma jej rodziców w ogóle w tych książkach, w ogóle praktycznie nie ma ich rodziców, oni są nastolatkami, ojcy cały czas gdzieś jeżdżą i oni sobie sami żyją, jest tylko jakaś gosposia czy tam jakiś kamerdyner i to jest w ogóle śmieszne, ponieważ wiedząc jak w Ameryce wszyscy patrzą na to, żeby dzieci były bezpieczne, jakie to jest w ogóle w ich psychice zasiane, to jest bardzo dziwne, ponieważ naprawdę ich rodziców tam jest mało w porównaniu tego, ile oni tam są sami i ona poznaje tego brata, nie wiedząc, że ona ma przyrodniego brata, który oczywiście jest przystojnym młodzieńcem, w ogóle wiecie, kaloryfer itp. i nazywa się Nate. I w tej szkole i poza nią dzieją się różne dziwne rzeczy, jakieś sekrety, w ogóle wszyscy wiedzą o jakiejś tajnej grupie sześciu typów, którzy właśnie chodzą do tej szkoły, na których czele stoi właśnie Bishop i należy do niej też brat Madison, czyli Nate. I nikt nie chce mu powiedzieć o co chodzi, ona nie wie o co chodzi, ale chce się dowiedzieć o co chodzi, bo ją to ciekawi, w sumie też by ciekawiło, ale nie będę wam mówiła dalej o co chodzi, bo zdradzę po prostu całą fabułę. Zatrzymam się troszkę przy bohaterach, ponieważ mamy tutaj Madison, która na początku tej książki naprawdę bardzo przypada mi do gustu, ponieważ jest pewna siebie, wie czego chce, wie do czego dąży, troszkę ma problem z przyszłością, nie będę wam tutaj opowiadała o co chodzi, ale ta historia o jej przyszłości naprawdę jest bardzo interesująca i bardzo mi się spodobało, jak pani właśnie Amo Jones ją rozwinęła. Ale niestety później jej postać całkowicie blednie w moich oczach, ponieważ ona na początku wydawała mi się nawet inteligentna, a później totalnie skretyniała, stała się po prostu głupia i nie rozumiem tego, jak można zrobić taką postać, która była na początku naprawdę interesująca, fajna i którą polubiłam, a później w ogóle nie szanuję jej za to, co ona robi. Jeżeli chodzi o męskich bohaterów tej książki, to są oni totalnie do przewidzenia, ponieważ mamy tutaj Nate'a, czyli przyrodniego brata Madison, który jest takim, wiecie, luzaczkiem, który wie, że jest przystojny, rucha każdą laskę, którą może. Mamy także Bishopa, który jest także tajemniczy, który jest niebezpieczny, chociaż chodzi do tego liceum i dla mnie w ogóle słowo niebezpieczny licealista jest dziwne, chociaż wiem, że tacy ludzie są, ale w ogóle ta cała ekipa tych sześciu typów są tacy mroczni, rządzący całą szkołą i osiedlem faceci, chociaż moim zdaniem nawet nie można powiedzieć, że oni są do końca facetami. No ale niech tak będzie. I wracając do tych bohaterów męskich, są bardzo przewidywalni, są a la drapieżni, tajemnicy, są to takie, wiecie, cwaniaczki, co podnoszą jedną brew i uśmiechają się jednym kącikiem ust, ale oni niezbyt mi przypali do buzy. Znaczy, powiem tak, Nate dla mnie jest fajnym bohaterem, ja go lubię, zwłaszcza w drugim tomie, naprawdę w moich oczach dużo zyskał, ponieważ zmienił się i stara się robić wszystko tak, żeby Madison była szanowana itp. itd. Natomiast Bishop dla mnie to jest kompletnie dziwny bohater, którego nienawidzę, który jest właśnie tym osobnikiem, który moim zdaniem poniża kobiety i totalnie nikt, żadna kobieta nie powinna mieć z nim do czynienia. I tym miłym wstępem przechodzimy do części, o której chciałabym z wami porozmawiać, ponieważ ta książka naprawdę ma swoje plusy. Mamy tutaj bardzo ciekawe sekrety, które chcemy rozwiązać razem z bohaterami. Mamy tutaj napięcie, które naprawdę trzyma nas w napięciu, które chcemy po prostu rozluźnić i chcemy poznać wszystkie tajemnice, ale jeżeli dojdziemy do pierwszego wątku erotycznego, to po prostu cały ten czar pryśnie. Ja osobiście jako kobieta, tak jak wspomniałam, czułam się mega poniżona, ponieważ tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o wątki erotyczne, to chodzi o tych całych
ludzi z tego tajemniczego klubu licealnej, o Madison i jeszcze inne parę osób, i to jest obrzydliwe, to jak tutaj kobieta została przedstawiona, że ona nie ma nic do powiedzenia, po prostu jest przedmiotem dla tych facetów, jest okropne. W ogóle te wszystkie wątki są obrzydliwe. Na przykład mamy tutaj, teraz będzie mały spoiler, taki mały zarys prawie czegoś, co doszło między Nate'em, czyli przyrodnim bratem Madison, a z nią samą, i tak naprawdę nie doszło do czegoś wielkiego, ale jednak do czegoś doszło. Mamy tutaj na przykład motyw, że prawie była wielka orgia w namiocie, co w ogóle dla mnie było straszne. Kochani, oni chodzą do liceum. Oni po prostu chodzą do liceum, a ze przeproszeniem seksują się tak jak w najbardziej twardych, najbardziej hard pornosach. I to jest straszne, ponieważ dla mnie coś takiego jest nie do pomyślenia, zwłaszcza, że ja nie wiem w ogóle do jakiej kategorii wiekowej ta książka jest skierowana, ale z tego co wiem, to to jest coś tam new adult, to nie jest chyba hard erotic, to mi się wydaje, chociaż może się mylę, ale to jest straszne, ponieważ ona, jeżeli czytam jej opis, nie mówi nam o tym, że tam mogą się znaleźć takie opisy, i jeżeli sięgnie po to jakaś młoda dziewczyna, naprawdę może się załamać, jeśli chodzi o jej psychikę, bo to jest strasznie niedopuszczalne i jestem tak obrzydliwie tym zniesmaczona, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. To jest właśnie w tej książce najgorsze, ten cały popęd seksualny. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach dużo dziewczyn, jeżeli widzi jakiegoś fajnego faceta, to zazo ma za przeproszeniem kisiel w gaciach i leci na niego, ale Madison w tej książce jest po prostu porywana, jest nękana, jej tu grożą śmiercią, ona ma to gdzieś i po prostu ona myśli tylko: Boże, Boże, ja mam po prostu dziarę, jak on mnie dotyka, ja mam skurcz macicy, jak ja go widzę, moje jajniki szaleją, a w ogóle motyle wychodzą mi przez odbyt, za przeproszeniem, przepraszam was, że ja dzisiaj jestem taka wulgarna, ale ja z tego nie mogę i dla mnie to jest straszne, że tutaj jest to tak zaznaczone. Ona wie, że jest w niebezpieczeństwie, ona wie o tym, że ktoś jej grozi śmiercią i ma to gdzieś, zwłaszcza, że ma takie przedmioty, nie będę mówiła coś, może sięgnąć po pomoc, może dowiedzieć się od czegoś, od kogoś, o co chodzi, a ona z tego nie korzysta, bo ona myśli o tym, co może się stać z tym kolesiem. Na dodatek ten koleś sam ją zastrasza i zamiast uciec, dać mu w pysk i mieć go gdzieś, ona później robi z nim to, co robi, i to jest po prostu straszne, to jest w ogóle brak logicznego myślenia, ona w ogóle tutaj, jakby wiecie, ktoś jej dał klapki na oczach, myśli tylko o tym facecie, nie myśli o sobie i staje się naprawdę bardzo głupią dziewczyną, która jest mnóstwo książek i która nic nie wnosi do naszego życia jako czytelnika, niczego nas nie uczy, i moim zdaniem w tym momencie Madison dla mnie przepada. Jeżeli chodzi o drugi tom, to Nate trochę zyskuje w naszych oczach, bo staje się troszkę taki bohaterski, ma jakiś chyba taki popęd rycerza i to mi się podoba, naprawdę mi się spodobało to, jak się zmieniło jego zachowanie, natomiast Bishop nadal jest tym samym sukinsynem, którym był, jest okropny, i jeśli chodzi o Madison, ona może troszkę zmądrzała, nie do końca, ale to nie jest ta Madison z pierwszej części pierwszego tomu, ponieważ ona nadal myśli właśnie macicą, a nie intelektem, co mi się w ogóle nie podoba. Na dodatek nie otrzymujemy praktycznie żadnych informacji o tym, co się dzieje z tymi sekretami. Pojawia się kolejna postać, która nam całkowicie zaburza fabułę i która jest w sumie bardzo fajną postacią, bardzo interesującą, i jeżeli chodzi o samą fabułę, to ona nadal jest bardzo interesująca, ale w połączeniu z tymi wątkami erotycznymi niszczy wszystko, bo naprawdę czuć, jak się czyta tą książkę, że Amo Jones potrafi pisać. Jeżeli by wyciąć te elementy erotyczne i stworzyć z tego książkę coś taką tajemniczo-kryminalną, naprawdę ta książka byłaby świetna. Tylko niestety Amo Jones, która nie wiem po jakiego grzyba wrzuciła tutaj właśnie takie sceny erotyczne. Chyba po to, żeby być po prostu modnym, bo teraz wszyscy to wrzucają i ona też chciała wrzucać, na dodatek erotyki się super sprzedają. Zamiast stworzyć naprawdę fajną książkę, stworzyła coś, co niby trochę fajne, jest trochę obrzydliwe i dla mnie w ogóle to nie trzyma się kupy. Chociaż słyszałam, że trzeci tom jest troszkę pozbawiony tego seksu, tego wszystkiego, dlatego zastanawiam się, czy go nie przeczytać, czy nie będę znowu masochistką i go nie przeczytam, bo naprawdę mnie ciekawi to, jak ta historia się zakończy, ale w połączeniu z tym, tak jak wspomniałam, erotycznym doznaniem, wszystko jest beznadziejne i ja nie polecam w ogóle tej serii. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o młode kobiety, całkowicie może im zamieszać w głowie, jest po prostu zła, jeśli chodzi o wychowanie. Jeżeli ktoś jest starszy i chce przeczytać coś takiego, żeby zobaczyć, czy coś takiemu po prostu pasuje, czy zgadza się ze mną, to jak najbardziej, jeżeli czytaliście tę książkę, napiszcie mi na dole. Ja wiem, że ta książka bardzo dużo ma fanów w ogóle w Polsce i ja nie do końca wiem dlaczego, ponieważ ja tego nie rozumiem. Znaczy, troszkę wiem dlaczego, ponieważ jeżeli ktoś ma tak naprawdę gdzieś te sceny erotyczne i przekartkowuje, to naprawdę ta historia ciekawi, ale moim zdaniem, jeżeli czytamy książkę, to czytamy ją od początku do końca,
wtedy możemy wydać opinię. Nie wiem, dlaczego po prostu te sceny erotyczne komuś mogą się podobać, chociaż doceniam innych zdanie, szanuję to i jeżeli tak jest, to no spoko. Moim zdaniem po prostu to jest słabe, to jest beznadziejne, to jest poniżające i to po prostu zaprzecza wszystkiemu, o co walczyły kobiety do naszych czasów. Tak jakbyśmy powrócili do średniowiecza i kobiety były tak naprawdę tylko suczkami, krowami rozpodowymi, a teraz po prostu nic się nie zmieniło, nadal tak jest, więc... Właśnie przegrzał mi się aparat i musiałam wyłączyć nagrywanie. W tym czasie zadzwoniłam do Zuzy i okazało się, że to jest dark erotic. W ogóle mnie to zastanawia, bo to jest dark erotic, a te dzieciaki z tej książki mają 17, max 18 lat. I dla mnie to nie trzyma się kupy, bo tak naprawdę no... Nie rozumiem tego, po co nie rozumiem sobie tego. I po drugie, albo po trzecie, albo po czwarte, albo po nie wiem które, ja się zastanawiam, dlaczego w tej książce w ogóle nic nie mówią o zabezpieczeniu. Oni się tam naprawdę seksują w każdej sytuacji, w każdej chwili, a nic tam nie ma mowy o zabezpieczeniach, nic, nawet nie ma jednego zdania, pół zdania, że nie wiem, puknęła tabletkę czy coś takiego. Jestem ciekawa, czy to wyjdzie. Wiem, że zazwyczaj w książkach o czymś takim nic nie pisze, ale mnie to naprawdę ciekawi. To było na tyle, jeśli chodzi o tą serię. Tak jak zauważyliście, tak jak wspomniałam, ja dostrzegam w tych dwóch książkach zarówno wady, jak i zalety. Jednak ta główna wada po prostu przyćmiewa całkowicie tą zaletę, dlatego zaliczam te książki do tych niższych półek, jeśli chodzi o literaturę, jaką przeczytałam w tym roku. I mam nadzieję, że już nie będę czegoś takiego czytała, bo naprawdę jak czytałam te książki, to miałam takie dreszcze obrzydzenia na swojej skórze i mam nadzieję, że tak już nie będzie. Słyszałam, tak jak wspomniałam, że trzeci tom nie jest tak erotyczny, więc może po niego sięgnę, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z tymi wszystkimi wątkami nieseksualnymi. Ja wam życzę miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Pamiętajcie o łapkę w górę albo w dół, o obserwowaniu mojego Instagrama, o subskrypcji kanału, reklama social media musiało być. Pozdrawiam wszystkich, buziaczki, trzymajcie się, pa pa!